obok mnie Fagata. Ja czytałem wasze komentarze. Dużo osób, jak dobrze wiesz, nie było zadowolonych, że walczysz. Masz też swoje fanki. Natomiast ja wiem, że wszyscy będą zadowoleni z tego pomysłu, ponieważ Fagata u nas zawalczy, ale w innej zupełnie formule. I to wy będziecie mogli z nim zawalczyć. Cześć Fagata, zacznijmy od tego. Hejka wszystkim. I powiem wam, jak to wygląda. Te wszystkie osoby, które były złe, że Fagata walczy, irytowały się na to, wyzywały ją, będą miały swoje możliwości. W jaki sposób? Właśnie na kanale Cloud na TikToku rusza akcja. Ten, kto najbardziej ci pojedzie, ta osoba, która najbardziej uzewnętrznie wobec Fagaty i zrobi to w sposób negatywny, trzy osoby będą na następnej konferencji bądź programie i to spośród tych osób wybierzemy rywala dla Fagaty. Czyli będziesz walczyła po prostu ze swoją hejterką. Gotowa? Tak, jestem gotowa, żeby najebać mojej największej hejterce. Natomiast ja zapraszam wszystkich gości z tego panelu. Panie i panowie, Gocha Magical kontra Marianna Schreiber. Pojedynek, który już miał się odbyć, ale nigdy się jeszcze nie odbył. Tuż przed tym, jak miało do tego dojść, został on wycofany. Mamy podanie ręki, a ja słyszałem, że może być nieciekawie. Dzień dobry. I drugie starcie, Natalisa i Nikita. Zapraszamy. Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. To jest panel specjalny kobiecy, tak więc musi mieć również specjalnego prowadzącego. Tak więc na moje miejsce zapraszam człowieka, który za odkurzacz jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Panie i panowie, Szalony Zelmer, reporter. Zapraszamy i się wymieniamy. Dzień dobry państwu, dzień dobry paniom, paniom się nisko. Ja nie wiem, kto tu robi zestawienia w cloud, bo generalnie między tymi zestawieniami, które walczycie, aż tak nie iskrzy, ale tu wśród was są konflikty, na przykład ty chyba z Marianną i wasze słynne wymiany twitterowe a propos środków dozwolonych czy niedozwolonych. Tam już jest zgoda, czy dalej się gryziecie? To Marianno. Już nie pamiętam. Czy używasz niedozwolonych środków dopingujących, żeby robić formę? Cytuję Fagata. Nie używam, nie muszę. Moja forma robi się sama, więc akurat nie uważam tego za przyczynek do jakiegokolwiek konfliktu. No tak, no ale byście się trochę gryzły wtedy. Chodzi mi o to, czy to już jest wyjaśnione, czy macie zgodę, czy dalej. Czy byście w ogóle rozmawiały face to face po tym? Nie rozmawiałyśmy, ale ja też Rozmawiałyśmy. To wykarnij. Rozmawiałyśmy face to face? Tak, nawet mam tu nagrane. Kiedy? O, poproszę o nagranie numer jeden z telefonu Fagaty. Łącz się Bluetoothem. W sensie nie żeby ja nie nagrywam rozmów prywatnych, to nie ja nagram, tylko ktoś nagrał jakby jak gadamy. Tylko ja Olbrzym nagrywa, ty nie. Ale poczekaj, ale to było na jakiejś gali, tak? Czy co? To było na afterze. Po gali. O, nagrania z afteru. Nie, bo Natalisa. Pięknie, Fagatka. Nie, bo ja wyjaśniam, że Natalisa. Nagrywam Agatę po prostu i akurat ty, Marianna, podeszłaś wtedy. I co wynikło z tej rozmowy? Pozytywnie? Cię zakończyło? Tak. No widzisz, i to najważniejsze. A co do, ty dość mocno krytykujesz właśnie posiadanie czy zarabianie pieniążków na OnlyFansie, a Fagata jest chyba twarzą OnlyFansa w Polsce, jeśli można tak powiedzieć. I jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy, to są już takie czasy, że trzeba było pytać, kto nie ma, a nie kto ma OnlyFansa. Masz? Nie masz. Nie, ja nie mam. Myślę też, że w momencie, w którym w marcu z dnia na dzień zostałam sama z córką i było mi bardzo ciężko finansowo. Mogłam to zrobić, mogłam założyć OnlyFansa, nie zrobiłam tego, nie chciałam się szufladkować i no nie wyobrażam sobie po prostu czegoś takiego, ale jakby no wiesz, jeżeli komuś nie przeszkadza sprzedawanie własnego ciała, to niech to robi, no tyle. Sama byś tego nie zrobiła, ale nie krytykujesz, niech każdy sobie robi co chce. Krytykuję. Ale to jest moja subiektywna opinia. No nie mam wpływu na to, co robi, wiesz, Fagata czy inne kobiety, ale mogę powiedzieć, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to zlikwiduję OnlyFansa i wszystkie dziewczyny z OnlyFansa będą musiały się wziąć do uczciwej roboty. Na szczęście OnlyFans to nie jest polska platforma, ale tylko mogłaby, UK. Ale mogłaby zakazać na terenie Polski, wiesz? No to można się zawsze wyprowadzić. To głosujemy na Murańskiego w takim nie, razie, bo on się tego nie ma. Nie, można się poratować VPN-em. O, no.
Zlikwidowałabyś? Zlikwidowałabym. A będziesz kandydować? Będę. Przecież nie masz nawet tylu lat, co potrzeba. Jak to nie? Jutro wstawiam akt urodzenia na swojego Instagrama. Masz 35? Kochani, w dniu wyboru będę miała 35 lat i 3 tygodnie. Kocha, dojdzie w końcu do walki, żeby nie było jak ostatnio. Wszystko jest odrobione, wszystko jest, nie ma tam żadnych... Bo już raz miałyście walczyć. No słuchaj, jak najbardziej. No, muszę już jest wszystko na czysto. Podziękować ci za te 40 dni. Co? No co? No jak co? Ale jak to mi podziękować? No tobie. Twoja patologiczna zasługa. Dzięki tobie siedziałam. To jest twoja patologiczna zasługa. Ty, słuchaj, zdamski ciul, nie? Nie ty, tylko Marianna nie, teraz. Nie, tam jesteś ty. O, dobrze, to z dużej litery ty. I ci mówię. I teraz tak. Ale i ci ja mówię, teraz... co z tobą zrobię. Tak, co? Tego ja ci nie podaruję. A wiesz co, ja mam taką jedną zasadę. Jak ktoś mi wchodzi, miarze. Ale co wchodzi? Jak bliżej mikrofon. Za skórę. Za skórę ci wchodzi? Miarze. Kocha, ty musisz przyjąć jedną... Nie kocha, nie kocha. Dobrze, ja Małgorzato. Nie Małgorzato, ty musisz wziąć pod uwagę... Trochę, okay? Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Co? No? Że, nie, co, tylko słucham. Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że za patologię, którą robiłaś, słuchaj, czyli... Jaka patologia, biłaś psa, sadziłaś mnie za biłaś psa, biłaś psa, chlałaś, robiłaś zamieszanie... Zobaczmy, za to poszłaś siedzieć. Że poszłaś siedzieć niefortunnie dzień przed walką, to nie jest moja wina, kochana. Nie, a kogo? A kogo? No, misia Gogo, nie, twoja, no. Więc wiesz, więc to, co ja mogę tobie zaproponować, co mogę z tobą zrobić, to ewentualnie jak twój syn gasił ci peta na czole, to ja ci zgaszę światło. To jest raz. Chyba chyba naprawdę nie chcesz, żebym ja wstawiała te filmiki, gdzie twój syn cię, nie wiem, od kopania, pocałowanie, po znęcanie się nad psem. Wszyscy pamiętamy, jak Fundacja Dios odebrała wam psa. I wiesz co, za znęcanie się nad psem, to ty powinnaś pójść nie na miesiąc siedzieć, tylko na 3 lata. Tak, razem z tobą, w jednej celi. Gocha, ale powiedz mi, ty winisz Mariannę za to, że wtedy poszła siedzieć? Jeżeli by, ale co się stało takiego? Ja mam dobitne dowody, dostałam i pismo, że niefortunnie zostałam ten, na te 40 dni. No niefortunnie ten tamten, tego, no. Czyli ty jesteś pewna tego, że to jest wina? Tak, mam pismo, oczywiście. No bo Marianna, jakby ty się zachowałaś tak, że chciałaś, żeby Gocha tam byłaś pod tym komisariatem, chciałaś, żeby wyszła, a Gocha to teraz zarzuca, że to ja byłam jedyną osobą naprawdę, która pojechała za Gochą, jeszcze jej syn, jeden i drugi pod tym aresztem. Pod tym aresztem mi dziękował za interwencję. Jeszcze ja pisałam do rzecznika prasowego tego aresztu śledczego i mogę to potwierdzić, mam to w billingach, nawet specjalnie to sobie zachowałam dla ciebie na przyszłość. Także wiesz, takie pomówienia, to pamiętaj, że ty możesz za pomówienia znów pójść siedzieć. Słuchaj, więc niech cię ręka boska chroni. Dobra, było, minęło, mamy szansę w oktagonie się spotkać. I to załatwimy i sobie wyjaśnimy, okej? Okay? No chyba, że znowu jakiś bajer wymyślisz. Jak cię nikt nie zabierze znowu do kicia, to tak. No właśnie. Z daleka od patologii. Będziesz w oktagonie przy mnie. A Marianna, ciebie zapytam, ty, bo ty miałaś jedną przeciwnikę, walczyłaś z Jelenieską, abstrahując od wyniku walki i tak dalej. To jest mocna przeciwnika. Wiktoria jest, no, miała parę walk i tak dalej. Ty też jesteś, że tak powiem, w kwiecie wieku, w dobrej formie, jak widać. Dla ciebie to nie jest jakiś ujma albo trochę mismatch. Naprawdę strzelająca z nogiem do pani Gosi, ale jednak ta różnica wieku jest taka, jej życie było takie, dopiero teraz się ogarnęła. Czy dla ciebie to nie jest jakaś ujma wchodzić do oktagonu dla takiego przeciwnika, kiedy miałaś Jaronieską, kiedy ty trenujesz, kiedy ty właśnie jesteś w takiej, a nie innej formie? Powiem ci jednym zdaniem. Pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. Ja Małgorzacie obiecałam, że będę z nią walczyła, że poszła siedzieć za swoje grzechy, no to niestety tak się stało. Niczego się nie nauczyła, dalej to widzimy. Nie nauczyła normalnie się pokory. Normalnie śmieszna za grzechy. Chodzi, ciągle pije ten łeb. I to widać niestety. No, no, ja zastanawiam się, czy zaraz nie zadzwonię, żeby cię na odwyk nie zapisać. Ty, tak, patrz, jadę. Tylko więc... podobno nie pije. No, no. Czemu? Jak to nie pije? Ja wiem, że pije, mam takie informacje. Ty, to może moim cieniem jesteś. Co prawda 2 razy w tygodniu, ale jednak chlejesz Gocha. Ta, nie, i się przyznaj przed wszystkimi. Tak. No. Ale ty jesteś nienormalna. Nie, nie, no, ja muszę cię sprawdzić. Naprawdę. Sprawdzę. Kończyłam resocjalizację, znam się na tym. Nad mężem. Nad mężem. Jutro na swoim Instagramie wstawię kontakt dla Gochy do po prostu ośrodka pomocy, w którym może też uzyskać taką pomoc, jeżeli chodzi o alkoholizm. I to teraz nie są żarty. Mogłabym zażartować, że jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podniosę akcyzę na alkohol dla Gochy, ale nie będę żartowała. Po prostu alkoholizm to jest bardzo poważna choroba i wielki problem w Polsce. I ja po prostu uważam, że Gosi należy pomóc. Skoro syn jej nie potrafi pomóc, skoro widzowie nie potrafią jej pomóc, a ona myśli, że walkami po prostu sobie pomoże, no to tak nie jest. Skończyłaś?
Kosiu, coś do Mariany? Dziękuję. Teraz będzie, drodzy Państwo, sagi rodzinne będą. Sagi rodzinne. Zapraszamy Kamerboja i zapraszamy Mawsa. O! Takie nie do końca. Taki, no i taki panel mnie się podoba. Siemanko. Pani Gosiu, a pani powie, a wasze relacje, to znaczy pani relacja w tym momencie z Nikitą, jaka jest? Więc my się chyba zapytać... od walki nie widziałyśmy, nie? Tak, tak, tak. No to co ja mam powiedzieć? To znaczy, ja mogę powiedzieć od siebie, że ja mam problem do Daniela. Ja mam bardzo duży problem do Daniela. Ja kłócę się z Danielem. Ja nie mam spiny z panią Gosią. A ja mam do pani Gosi pytanie. Chciałem zapytać na waszej linii. Czyli to zostało to podanie ręki? Nie, nie, nie. Czasami przyznam się, jakieś tam szpileczki szły z mojej strony, bo nie jestem bez winy, nie jestem bezbarwna. Ale jako tako nie mam... Nie mam żadnego problemu do pani Gosi. Przecież ty każdego TikToka, jak Gosie są szoty z ich starych życia, jak też się pili i tak dalej, ty każdego podajesz dalej. Czemu? No, a co to złego jest? No dobra, ale skoro nic nie ma do pani Gosi, to jest pierdolona hipokrytka w takim razie. Nie, nie jestem. Skoro nie masz nic do pani Gosi, to nie podajesz tego dalej. Tylko siedzisz cicho, okej, masz do Daniela, wyzywasz Daniela, a ty każdy, mem, TikTok, obrażenie pani Gosi, ty podajesz dalej, rozumiesz? Ty podajesz dalej. To minęło, co było między tobą a Danielem. No to twoja sprawa. Zapomniałaś, powiedz, czy ci się kurwa łezka wokół nie kręci, jak kurwa razem smarowaliście futrynę Nutellą? Nie. No ale przyznaj szczerze, nie kręci się. Nie. Ja widzę teraz, że masz kurwa kurwiki w oczach i że ci się to podobało. Ej, ty byś jesteś taki pojebany? Raz byś coś takiego nie zrobił, byś się wypierdolili, wiesz, całą chatę na przykład. A ja mam widzę w niej oczach, że... No ja mam widzisz, pytanie nie? do pani Gosi takie normalne ale nie masz od siebie, takiego, nie? Wiesz? Bo pani Gosiu, możemy się spotkać. Ja, jak pani się czuje z tym, że ma pani konto Nikity na Instagramie? Przepraszam, ale nie mam. No, przecież to konto jest Nikity z 2019 roku. No dobra, już pierdolicie, nawet Nikity ale ma, stary, nawet Nikity mama co my mówiła, pierdolimy? Że poszła kurwa do Orange. Ale zamknij pizdę o mojej mamie i się nie wypowiadaj, bo nie jest kurwa osobą medialną, ej, tak? Ej, sklej ale, dupę. Ale ja z swoją mamą rozmawiałem, także ale spokojnie. Ale nie interesuje mnie to, czy z nią rozmawiałeś, nie obrażaj zamknij mi. Pizdę i się nie o niej nie wypowiadaj. Nie obrażaj, bo zaraz ujrzy coś to takiego. To po co na rodzinę wjeżdżasz? Ale ja na rodzinę co? Że powiedziałem, że moja, no. Że Nikity mama to jest wjeżdżanie no, na rodzinę, co, no, że powiedziała, a po co poruszasz że ją obraziłem temat? W jakiś sposób. A po co poruszasz taki ty, kurwa, temat? Masz styki takie a czy ja poruszam temat kurwa twojej rodziny? Nie wiem, kurwa, poruszam temat twojej rodziny? To zamknij pizdę, kurwa, poruszam temat czy nie? Zamknij mordę, nie krzyż na mnie, poruszam kurwa, temat? Nie poruszam, nie więc ty też. No i zdaj mi to okulary, jak jesteś naćpany. Powiedz tak, kurwa. Akurat naćpany nie jestem, tylko po prostu nie mogę na taką dziwkę patrzeć jak ty, kurwa. Słuchaj, Nikita, a powiedz mi, a czy ty zapomniałaś, nie? Jak wypisywałaś do swojej koleżanki? I chwaliłaś się. O, właśnie to jest to. I chwaliłaś się. Dzisiaj na live Magikal o tym mówił, że będzie to gdzie masz z jakim telefon? Fajnym influencerem sprzedaje brudy. Spałaś? Pamiętasz? Brudy, kurwa. Z żadnym influencerem. Pamiętasz czy nie? Z żadnym. Dobrze, to ja ci powiem tak. Za to, że mnie obraziłaś i za to, że kurwa się przypierdoliłaś do mnie, bo ja dziewczyno do ciebie nic kompletnie nie mam, dlatego chciałem, żebyś siedziała sobie cicho, myśmy sobie tutaj kłamstwa, ten kola probili i tak dalej. Kłamstwa i pomówienia. Masz 24 godziny, żeby przeprosić, albo wrzucam nazwisko tej osoby. I ja mam ej, akurat mam dowody. Ja o tej osobie nie... Tak, Instagram. Ma z podłoga Mati, będę wrzucał po jednej kurwa literce. Jeżeli nie przeprosi mnie w ciągu 24 godzin. No to licz się z tym, że cię nie przeproszę i od razu rzucam mówię, screeny że z rozmowy, ja jak pisała do koleżanki, się nie że spała i ej, robiła różne Mawsiu. Rzeczy z pewnym jednym influencerem. Uwaga, który ma żonę i dziecko. No ale to jak ja powiem, już była nie, z Kamerbojem? Ja nie. Ty... Tak, tak, a ty nie była, ale się znali, okej. Nie była, ale się znali. No to nie, czekaj, ja mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć od siebie, że nie przeproszę cię, a jeśli wstawisz jego nazwisko, ja o tej osobie nie będę się wypowiadać. Myślę, że ona powinna się. Jest taka sytuacja, jest taka osoba. Myślę, że ta osoba powinna się wypowiedzieć, a jeśli cię pozwie, no to sam się na to narazisz. Ale ja nie będę. Taka sytuacja była, ja nie będę zdradzał imienia tej słuchaj. Ja nie będę zdradzał imienia i nazwiska Nikity, tej osoby. Ja będę wrzucał po prostu po jednej Mawsiu, literce zapraszam. Codziennie. Masz 24 gdyby doszło godziny. Do zdrady... No to kurwa zapraszam, tak? No już dzisiaj pewnie. No znaczy to nie, już 24 dzisiaj, godziny. Wstawiaj. Jutro no 21.40, ma w spodługa Mati. No to wstaw. Łączymy. Gdyby doszło do zdrady podczas związku, kiedy jestem z Nikitą, to na pewno teraz dobra, byśmy nie siedzieli razem. Pizdę, bo się nikt nie jesteśmy słucha, ponad rok czasu już razem. Zmieńmy temat. I kurwa. Stary, jak widzisz, cały czas tam się układa. Tak, ale u was to tempo widzę, zapierdlało, bo byście normalnie byli kilka dni maszynkę, ale na razie to zarabiania pieniędzy. Bo każdy też mówił, że to jest pod publika. Nie, 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 my byliśmy w związku. Ale nie, no ale taka jest prawda, że wszyscy mówili, że to jest pod publika, że się zaraz to rozleci, robiliście to po to na scenie, żeby dostać walkę. A to teraz taki fun fact. Jesteśmy 9 miesięcy po zaręczynach i rok w związku. Pół roku ukrywaliśmy związek. Czyli jakby pierwszy numer wyszedł, to by się właśnie rodziło. Nie, ukrywaliśmy związek, bo
nie chcieliśmy narażać naszej relacji, która dopiero się budowała, okay, na jakieś ataki ze strony Daniela. No dobra, ale to nie chodzi, no byliśmy ale gotowi. Ale powiedz mi, kiedy z tym Danielem, bo masz dużo zarzutów jakby do was. Ty i napierdalacie się. Czy ty czujesz, że to właśnie Daniel zaczepia, że ty byś chciała spokojnie żyć, żebyś odczepił? To jest odwrotnie. Szalony. Daniel wzajemnie napierdalacie, po to, żeby tu siedzieć. Czekajcie. Po to, żeby tu siedzieć i dawać kolejne walki, bo to też trochę tak z boku wygląda. Nie, to jest kurwa moda na sukces i tu dochodzą kolejni od tych uniwersów i wy co chwilę macie walki. Czy wy naprawdę nie chcecie tego i żeby... Apel, Daniel, daj nam spokój, chcemy żyć spokojnie? Powiem ci tak. Czy napierdlajmy się, nie, chcemy walczyć? Szalony, znaczy oni napierdalają codziennie coś w mediach. Szalony, słuchaj, ja nie powiedziałam nigdy o moim życiu łóżkowym mojego i Daniela. On to wypierdolił na live'ie. Ale zamknij się, bo ja mam pytanie, utkaj kurwę na chwilę. O Jezus, ja nie Maria. Powiedziałam nigdy nic, co było między nami prywatnie. On powiedział bardzo dużo szczegółów z naszego życia łóżkowego. Pomówił ale mnie. Ale publicznie, tak? Filmu. Tak, powiedział to na live'ie, do dzisiaj są szoty. Pomówił mnie, że poroniłam dziecko, że usunęłam dziecko, gdzie nigdy nie było takiej sytuacji. Więc ja zostałam przez niego szuka zapytana. Paczek, szuka brudów, bo mam magika albo wysłapacz. Wiadomo, się dostaje. I mam prawo być zła na niego. Ja nie powiedziałam na przykład, nie wiem, jak Daniel rucha, czy ma dużego, czy ma krótkiego. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Mavs, do ciebie, bo gdzieś znalazłem taką twoją wypowiedź, tak, że Nikola okłamała, oszukała Federację Cloud MMA. A, no tak, no oczywiście, to bardzo bym cię prosił o rozwinięcie tego, no, słuchaj, ewentualne odniesienie się ciebie, bo to jest właśnie, no, jest tam gdzieś taka twoja wypowiedź. Jak Nikola oszukała Cloud MMA, ewentualnie na co, kiedy? Zdrówka. Dzięki. Oszukała na przykład w ten sposób, że sfałszowała wyniki badań, bo jeżeli osoba, której wykrywają raka mózgu, czy tam podejrzenie ma o jakichś zmianach i tak dalej, no to chyba nie może walczyć, to jest dyskwalifikacja. Ale daj mi dokończyć teraz. Ale ja się daję dokończyć, jak widzisz. Siedź, tam, siedź. Przyjdzie na ciebie czas, kurwa. Sklej pizdę, kurwa. Dobra, i ten. I no musiała sfabrykować w takim razie dowody, znaczy dowody, badania. No i druga sprawa, że nie będę mówił kto, ale pewna osoba z bardzo bliskiego otoczenia, Nikoli, która nie jest osobą publiczną, powiedziała w rozmowie, że Nikola choruje od 4 roku życia na omdlenia i ma jeszcze wiele ile innych chorób, które towarzyszą temu. Dlatego mnie teraz, to zastanawia, jakim cudem na przykład ona walczy. No i teraz kolejne takie moje pytanie do Nikoli. Nikola, czy tylko raz w oktagonie zemdlałaś, czy na przykład mdlałaś w Hell House, czy na przykład mdlałaś jeszcze w innych takich miejscach publicznych, gdzie przebywało z tobą kilka osób, które mają ze mną kontakt i potwierdziły mi to. I można powiedzieć i fizycznie, i słownie, i... Tylko ja tylko ciebie pytam. Słuchaj, bo ja nie mówię, bo wiesz, może być jakieś cudowne uzdrowienie, że wiesz, że wyzdrowiałaś. No to ja ci powiem tak, ty nie jesteś żadną osobą, żeby się mnie o to pytać, nie muszę ci odpowiadać na to pytanie, a jeśli jesteś... No, czyli widzicie, tak to jest zawsze, kurwa, ja nie jestem żadną osobą, bla, bla, bla. Dlaczego ty daj dokończyć, kurwa? Siedź posłuchałem, na dupie, co... zaraz ci wyjebie, kurwa. Siedź na dupie. Zamknij pizdę i daj posłuchać, kurwa. Siedź się na dupie. Powiedziałem ci już coś. Siadaj. No, dobry, kurwa jebana. Jeśli jesteś zaciekawiony, to idź do włodarzy Cloud. Idź do włodarzy Cloud, bo tak się składa, że dostarczyłam im ostatnio wyniki badań. No jo, ale dostarczyłaś powrót. Tak, żeby to jakby zakończyć. Z Danielem problem, z panią totalnie już nie. W oktagonie dostałam na dziąsło, dobrze pani bije, także... Ja dziękuję Bogu, że przeżyłaś. No, ja też. Ale co, Gosiu, po tych słowach, co mówisz, że już nic nie ma, to ty też chyba jakoś tak strasznie spiny tu w tą stronę. No nie. Już to było, Jak ja mówiłam, Nikola chyba zmączała, tak?